Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Dariusz Pawlak, teolog, biznesmen, laudetur Jezus Chrystus. Sekula sekulorum. Amen. Witam Państwa serdecznie. No, kontynuujemy, bo już tak siłą rzeczy odpowiedzi na pytania. Wyczerpaliśmy odpowiedzi na pytania z programu dotyczącego Soboru Trydenckiego. Natomiast w wielu programach od dawna powraca taki wątek różnego typu pytania, na które dotąd jakoś nie reagowaliśmy, dotyczące apokalipsy, prawda? Bo to jakby najtrudniejszy tekst i najrzadziej komentowany przez kapłanów. I tekst, który ostatnio zaczyna być coraz bardziej żywy w świadomości wielu katolików, co zaczyna już trącić jakąś herezją, prawda, że ludzie rozpoznają te czasy, w których żyjemy, jako czasy ostateczne i jakby przygotowują się na powtórne przyjście Chrystusa i zaczynają podczytywać Apokalipsę i sami z niej wyciągać jakieś wnioski. Jest dużo różnych prywatnych objawień, które się odwołują do Apokalipsy. Więc może byś jakoś nam wszystkim przybliżył, co to jest za tekst, czy wolno, znaczy no wiadomo, że nie wolno go samemu interpretować, gdzie szukać odpowiedzi, które w nas się pojawiają, odpowiedzi na pytania dotyczące Apokalipsy. Rozpoczynając w ogóle temat apokalipsy, chcę powiedzieć jedną rzecz bardzo istotną. Mianowicie Kościół zaniedbał ten temat apokaliptyki w ogóle i bardzo szybko wtedy tym tematem zajęły się sekty. I większość sekt dzisiejszych to są sekty apokaliptyczne, prawda? Jest to, że Kościół oddał jakby ten element tej apokaliptyki w ręce zewnętrznej duchowości, różnych duchowości. No i sekty bardzo szybko to zagospodarowały, wykorzystując apokaliptykę do swoich różnych niecnych celów. I teraz, proszę Państwa, rozumiem Państwa w ogóle dylemat związany z apokalipsą, dlatego że nie znalazłem naprawdę takiego dobrego komentarza współczesnego, jeśli chodzi o apokalipsę. A nie współczesny? Też jest problem, dlatego że to był taki zawsze tekst, który bano się tego tekstu ze względu na różnego rodzaju wymiary bardzo symboliczne i bardzo takie związane z samą duchowością, czyli jakby przekazujące cały problem na ludzką duchowość, na świat zupełnie inny jakby. I tu chodziło głównie o to, żeby się w jakiś sposób przestrzec przed angelizmem, prawda? Bo tam mamy ten element aniołów, którzy walczą i tak dalej, i tak dalej. Ale wracając do rzeczy. Proszę Państwa, Apokalipsa jest niezwykle wspaniałym tekstem, genialnym tekstem. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że autor, który pisał Apokalipsę, bo nie będziemy tu wchodzić w to, że to oczywiście wiemy, że to jest z punktu widzenia takiego, który się przyjął, to jest święty Jan, prawda, że on miał te widzenia i tak dalej. Dzisiaj przenosi się trochę to na szkołę janową, czyli na w ogóle teksty, które są związane z pewną szkołą. Nieważne, tu nas nie interesuje. Autor wiedział jedno. Jeżeli mamy podchodzić do naszego życia w sposób duchowy, czyli inaczej mówiąc, w sposób taki, że otwarci jesteśmy na całość, całość, to jest bardzo ważne, bo duchowość to jest ten element, otwartość na cały byt, na wszystko, prawda? Nie możemy się zawęzić do pewnej rzeczy. W związku z tym trzeba pokazać trochę dzieje zbawienia od A do Z, od alfy do omegi, prawda? Pokazać to w taki sposób, żeby człowiek jakby stał się pewnym obserwatorem tych dziejów. I wtedy trzeba to pokazać w taki sposób, że my trochę oddalamy się od tego, prawda? I widzimy te dzieje od początku do końca. To trochę tak, jakbyśmy, proszę Państwa, stanęli przed, na przykład, nie wiem, wielkim obrazem w jakimś miejscu, gdzie jest wystawiany taki obraz. Znaczy, jakaś galeria, prawda? Wielki obraz na całą ścianę i stoimy 20 centymetrów przed tym obrazem. To co widzimy? Widzimy tylko mały urywek, mały fragment, prawda? Jak zaczniemy się oddalać, to coraz więcej będziemy widzieli. A wreszcie tak daleko się oddalimy, że widzimy tę całość. I Apokalipsa, proszę Państwa, jest takim oddaleniem się trochę od rzeczywistości zbawienia, tego opisywanego przez Biblię, po to, żeby zobaczyć w pewnym sensie całość, czyli alfę i omegę.
I teraz to się dokonuje w ten sposób, że człowiek jakby patrzy na to i Apokalipsa używa tutaj języka bardzo teatralnego. Czyli patrzy na to jako na pewien teatr. Dokonuje się to wszystko w pewnym wymiarze teatralnym. I teraz, proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz bardzo istotna, że Apokalipsa to jest nic innego, jakbyśmy na przykład zrobili takie doświadczenie, że Pismo Święte to jest na przykład słońce na firmamencie, patrzymy na to słońce, prawda? To Apokalipsa jest czymś takim, że to słońce zostaje przepuszczone przez szkło powiększające i trafia na taki punkt, prawda? Czyli można powiedzieć, jakby dzieje zbawienia w pigułce. Przepraszam, że tak powiem, no ale to jest taki, powiedzmy, ten ważny element. I teraz, proszę Państwa, można by długo mówić na temat samej formy, dlaczego ta forma taka, a nie inna, dlaczego symbole, dlaczego to wszystko. Dlatego, że może szybko powiedzieć, że symbol mocno skraca. Skraca pewien zapis. Na przykład, jeżeli, proszę Państwa, ktoś by chciał, nie wiem, no, w symbolu pokazać państwo, to pokazuje przez flagę, prawda? Ale my wiemy, co ta flaga oznacza. Oznacza państwo, które gdybyśmy opisywali, to zajęłoby to bardzo, bardzo dużo, w zależności od tego, co byśmy chcieli opisać, tak? Zajęłoby to potężną ilość stron, prawda? Żeby opisać, co ta flaga tak naprawdę oznacza. A tu wprowadzamy tylko flagę i wiemy, że to jest pewien symbol państwa. I tak samo, jeśli chodzi o tutaj te rzeczy związane z symboliką apokaliptyczną, one bardzo mocno zawężają pewne prawdy, które są w Biblii rozpisane na bardzo wielu stronach. I więc mamy taki, powiedzmy sobie, dzieje zbawienia w pigułce. I teraz problem, jaki tutaj jest, to jest taki, że mamy główne idee, można powiedzieć, które są najważniejsze. Najważniejsze, mamy dwie idee w Apokalipsie. Pierwsza sprawa, to jest tak, że całe dzieje, historia ludzka, dziejów zbawienia, historii zbawienia, lepiej powiedzieć historii zbawienia, ma wymiar kultyczny. Proszę zwrócić uwagę, że tam się dzieje dramat jako dramat kultyczny. Dwóch kultów. Kultu prawdziwego i kultu nieprawdziwego. I druga rzecz bardzo istotna, że dzieje zbawienia pokazane są w idei triumfu baranka. Nawet nie mówi się o Jezusie Chrystusie, mówi się o baranku wprost. Czyli znowu nawiązanie, proszę zwrócić uwagę, jedno i drugie. Tu mamy dramat kultyczny, a tu mamy znowu odniesienie kultyczne, bo to jest zwycięstwo baranka. Bardzo, bardzo silne te dwie rzeczy, które na siebie się nakładają i stanowią jakby podstawę, trzon rozumienia Apokalipsy. Czyli po pierwsze, to jest prawdziwy, fałszywy kult. Każdy człowiek uczestniczy albo w jednym, albo w drugim. Dokonuje pewnego wyboru. Dwa, że dzieje zbawienia są już w pewnym sensie zakończone. W tym sensie, że Bóg zrealizował te dzieje w Jezusie Chrystusie jako baranku, który jest w tej chwili barankiem dla nas dostępnym, tym, którego możemy ofiarować w kulcie. Tak? I to są dwie podstawowe idee, które są najważniejsze w tej całej w tej całej treści eschatologicznej właśnie Apokalipsy. I bardzo ważny element jeszcze związany z tym, że to, co dzieje się w historii, to jest też bardzo ważny element, czyli cała ta historyczna rzecz, która się dzieje nawet i dzisiaj, ona ma przełożenie swoje na elementy eschatologiczne. Czyli to, co się tutaj dzieje, w jakimś sensie ma swoje odpowiedniki w rzeczywistości eschatologicznej. I te wszystkie sprawy związane z tym, że wychodzą różne demoniczne siły, tak? Te siły powodują, że w historii dzieje się to czy tamto. To i pokazane jest to w też kategoriach właśnie dramatu, tak? To tutaj bardzo ważnym elementem jest to, że ta apokalipsa powstaje właśnie po to, żeby człowiek, który ogląda te dzieje, nie czuł się przestraszony, tylko wzbudził w sobie pewną nadzieję, ponieważ dzieje zbawienia są i tak już wygrane przez baranka, a jedyną rzeczą, która nam pozostaje, to jest uwierzyć w to, że w baranku dokonały się nasze dzieje zbawienia i tego baranka po prostu ofiarować. To jest jakby główne przesłanie Apokalipsy. I bardzo ważna rzecz właśnie, że te apokalipsy, one były już w drugim wieku przed naszą erą, bo zaczynają się tak naprawdę w Księdze Daniela, w Starym Testamencie. Przed narodzeniem Chrystusa. Przed narodzeniem Chrystusa, tak, oczywiście.
to one bardzo mocno zwracają już uwagę na to, że wszystko, cokolwiek się dzieje, ono ma charakter eschatologiczny. Czyli do tej pory Żydzi uważali, że wszystko, co będzie się działo z Panem Bogiem i z nimi, będzie dotyczyło tego świata. Czyli Pan Bóg zamieszka z nimi na jednej ziemi, Pan Bóg będzie mieszkał w ich świątyni, Pan Bóg będzie realizował różne rzeczy i projekty życia i tak dalej, ale cudocześnie. Natomiast apokaliptyka w pewnym momencie pokazuje, że trzeba to przenieść na zupełnie inną przestrzeń, na przestrzeń eschatologiczną. I tu jest ciekawy, tutaj jest naprawdę ciekawy moment, bo to jest ważny moment, ale i ciekawy. Mianowicie chrześcijaństwo prowadzi taką ideę, której nie znali ani Grecy, ani Żydzi. A mianowicie, że historia się już skończyła w ramach historii. Tak? Czyli skończyła się jakościowo, chociaż dalej trwa czasowo. I ten element tego czasu, zagospodarowania, to jest właśnie apokalipsa. Inaczej mówiąc, apokalipsa dotyczy każdego pokolenia, bez względu na to, jakie ono jest. Dlatego, że pierwsi chrześcijanie, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że czekali jeszcze na powtórne przyjście Chrystusa, prawda? To był ten element, że wszystko się już dokonało, nie dokonało się jedno. Chrystus drugi raz musi powrócić. I były takie momenty, kiedy czekano, nawet chiliazmy słynne, tak? Czyli że Chrystus powróci, będzie 1000 lat z nami żył i zbuduje to królestwo i my będziemy razem z nim na ziemi tutaj żyli. To wszystko było związane z tym właśnie, że te apokalipsy, one miały zadanie pokazać, że apokalipsa dzieje się na naszych oczach. My jesteśmy jakby wprowadzeni w ten świat apokaliptyki. On się już tutaj dokonuje w naszym życiu i dotyczy prawie każdego pokolenia. I to, że dzieją się takie rzeczy jak trzęsienia ziemi, jak to, że tam dowodzi, to wszystko jest związane z tym, że duchowość nasza jest duchowością, która ma dokonać wyboru, bo dokonuje się w niej sąd. I wybieramy albo za barankiem, albo za demonicznymi siłami, które mają przełożenie na różne rzeczy, które się dzieją w historii, takie jak trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co jest złem tutaj opisywane, prawda? I o co chodzi? Proszę, o co chodzi? Żeby uspokoić ludzi. Nie bójcie się. Baranek zwyciężył. Nie bójcie się, żeby się nie wiem co działo. Baranek zwyciężył. I teraz proszę zwrócić uwagę, dlaczego ta apokalipsa, dobrze się ludzie tym interesują. Dlatego, że apokalipsa jest jakby z drugiej strony odciążeniem człowieka od tego lęku strasznego, który dzisiaj się dzieje w przestrzeni chociażby internetu, gdzie mówi się, zaraz będzie wojna, zaraz spadną na nas wszystkie kary Boże, zaraz człowiek będzie ginął, zaraz będzie... Wszystko to jest oczywiście, może się zdarzyć, tylko problem polega na jednej rzeczy, że katolik nie może się tego bać. To jest kwestia tego typu, że to się cały czas dzieje. Apokalipsa odsłania nam jakby duchową sferę tego, że to się cały czas dzieje, że ludzie są w dalszym ciągu niszczeni, zabijani, maltretowani, odsyłani do wszystkich najgorszych, że tak powiem, rzeczy demonicznych. I to się cały czas dzieje. A człowiek musi się temu w jakiś sposób przeciwstawić. A przeciwstawia się dlatego, że ma nadzieję, że to zostało już pokonane. Kwestia to jest tylko taka, że my to w jakiś sposób mamy za tym się opowiedzieć albo przeciwko temu. Tak, w takim bardzo krótkim bym chciał tutaj to zasygnalizować miejscu. Czyli jest to bardzo mocny zapis duchowy, tak? Ten zapis duchowy Pisma Świętego, które do tej pory nam opowiadało to tak na spokojnie, to apokalipsa nam wprowadza w taki pewien element uderzeniowy, tak? Uderza nas po prostu, ale pokazuje cały dzień zbawienia, od początku do końca. No tak, tylko tutaj są dwa problemy, bo na początku naszej rozmowy padło z moich ust stwierdzenie, no, że dzisiaj, zresztą to nie tylko dzisiaj, ale dzisiaj powraca wiele herezji związanych z czasami ostatecznymi, z apokalipsą. Zawsze było jakoś tak, że no, apokalipsa miała swoje miejsce w Nowym Testamencie, prawda? A były takie momenty, że właśnie tylko apokalipsa, reszta jakby już się nie liczyła, bo mamy te czasy. I teraz na czym, znaczy no i coraz więcej takich różnych prywatnych objawień, z reguły fałszywych, udowodnione, że fałszywe. Apokaliptycznych właśnie. Apokaliptycznych, no bo to, znaczy można powiedzieć, że apokalipsa to jest taka sensacyjna, takie straszenie, więc to można wyciągnąć duże pieniądze, można skupić na sobie uwagę, ale moje zasadnicze pytanie jest takie, na czym polegają zasadnicze herezje związane z apokalipsą?
No, po pierwsze na tym, że próbuje się zbyt literalnie do tego podchodzić, to znaczy pokazuje się to jako pewien element zapisu takiej historii, która musi się... I to jutro. I to jutro, tak. I tu jest bardzo, to jest właśnie, co powiedziałeś, jest bardzo, bardzo istotne i ważne. Apokalipsy nie można sprawdzić, dopóki coś nie stanie. W związku z tym na tym można budować przeróżne... No tak, ale nie można, znaczy, duchowe. Że problem polega na tym, że nie wiemy, prawda? Nikt nie może powiedzieć, że to będzie za pół roku, za rok, że się zbliża. W historii Kościoła były górki, dołki, górki, tak. dołki. W historii ludzkości Europy to tak. samo. I po tym dołku, w którym ewidentnym dołku, wielkim dołku, w którym jesteśmy, może być górka. Prawda? No i teraz ludzie sobie nie potrafią wyobrazić tego, ale przecież było tak, że Cesarstwo Rzymskie, no to było Królestwo Szatana, Sodoma, Gomora i tak dalej. I to było wielkie mocarstwo, jedyne mocarstwo i wszystkim się wydawało, że będzie zawsze, a tym, co niektórym, którym się wydawało, że to będzie zawsze, to następnego dnia się budzili i już nie było Cesarstwa Rzymskiego. Tak. Więc to samo może być z tym dołkiem, w którym jesteśmy, Unia Europejska, masoneria, ochrona klimatu i tak dalej, i tak dalej. I teraz możemy się obudzić pewnego dnia i okazuje się, że tego wszystkiego nie ma i zaczynamy od nowa z uśmiechem na ustach i pełni optymizmu. Nie? Jest, no tak, bo dlatego, że to zawsze podkreślano, teologowie zawsze podkreślali, że to jest jednak tekst związany z nadzieją. Czyli inaczej mówiąc, to nie jest żaden tekst, który ma nas przestraszyć, tylko tekst związany z nadzieją. Jedyną rzeczą, która do nas należy, to jest nawrócenie się, prawda? Bo to jest ten element nawrócenia się i tu mamy te pierwsze 7 bardzo ważnych listów do kościołów. Też rzecz niezwykła, bo 7 kościołów, 7 znaczy do całego kościoła katolickiego, bo 7 jest tą cyfrą związaną z pełnią. Większość z tych kościołów już nie istnieje dzisiaj. Prawda? Natomiast tu jest właśnie ten element pokazujący, że tak, za jedno Pan Bóg chwali, ale mówi, ale jeszcze i tutaj uważaj na to, bo może być nieciekawie. I ten element do tych listów, szczególnie do tych 7 kościołów, on jakby dotyka każdego pokolenia. Każde pokolenie ma coś na swoim sumieniu, każde pokolenie mogłoby w tych listach odnaleźć siebie, tak? W większym lub mniejszym tym, natężeniu. Tak samo z Apokalipsą. Ona się dokonuje w każdym pokoleniu, natomiast mogą istnieć pewne rzeczy, gdzie ona będzie miała więcej lub mniej natężenia, prawda? Czyli będzie zintensyfikowana, na przykład jeśli chodzi o Antychrysta. No to Jan powiedział bardzo wyraźnie, każdy, kto nie uznaje Chrystusa, że przyszedł w ciele, jest Antychrystem, prawda? I dla niego... Każda herezja, która będzie z tym związana, będzie miała ten element antychrystyczny. No tak, ale będzie jakiś konkretny antychryst. Natomiast tak? Oczywiście Apokalipsa mówi też o tym, że nastąpi taki element, bo mówi o końcu, mówimy o początku i końcu, więc mówi również o tym w perspektywie historycznej, że nastąpi pewien element zwiększenia się działania diabelskiego, tak? Pod jakim kątem? No pod tym kątem, że człowiek będzie bardziej atakowany przez różnego rodzaju siły demoniczne i będzie musiał się im przeciwstawić. To będzie związane z tym, że no prawie cała rzeczywistość będzie postawiona na głowie, można powiedzieć o 180 stopni, wszystko zostanie przewrócone. I ci, którzy wytrzymają, będą po prostu tymi, którzy do końca wierzą i do końca w tej wierze wytrwają, stają się męczennikami. Niekoniecznie nawet krwi, ale męczennikami ze względu na to, że wytrzymają w wierze, bo to jest ten element bardzo cierpiąc z tego powodu i to bardzo cierpiąc, tak? No bo to mogą być różnego rodzaju zadawane cierpienia z różnych stron, od kultury, od świata, od demona i tak dalej, i tak dalej. Skończymy w tym momencie? No możemy skończyć. Bo to już... Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Państwu.